do Koalicji Europejskiej nie startuje, w związku z tym ją popieramy. Uważam, że kluczową kwestią będzie... Ale jak pan popiera, skoro pan na nich nawet nie głosuje? Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, gdyby Joanna Scheuring-Wielgus nie startowała w Warszawie, głosowałbym na Koalicję Europejską. Sorry. Najważniejsze, ale ważne jest to, żeby głosować na kandydatów. Pan co? Ja przepraszam, panie redaktorze. Ja się przyzwyczaiłem, że jestem tłukiem, ale naprawdę, jeśli nasi... To wystarczy, to trzeba kostkę postawić. Ja to zaakceptowałem. No to ciekawy jestem tylko, czy nasi słuchacze zrozumieli coś z tego, co pan mówi, bo obstawiam, że nie do końca, bo pańskie motywacje są takie. Nie dostaliśmy miejsca w Koalicji Europejskiej, dlatego nie jesteśmy w Koalicji Europejskiej, ale popieramy Koalicję Europejską, choć na nich nie głosujemy. No, ja nie powiedziałem, że nie głosujemy. No nie głosujemy, bo głosujemy na Joannę Scheuring-Wielgus. Hello, tada. Uważam. Jakiego zawsze słyszałem, taki mędrzec ekonomiczny. Nie podoba się panu co? Nie, tylko wie pan co, ja po prostu, ja pamiętam, że pańskie prognozy mają to do siebie, że brzmią fantastycznie, tylko nigdy się nie sprawdzają. To pan, ja mogę panu udowodnić, że tak, tylko to pan mówi o wrażeniu czy o faktach, bo ja bym chciał, że pan widział przykłady. Ja dam benzyna, ile miała kosztować za pierwszych rządów PiSu, pamięta pan? Ale to panie redaktorze, ja nie pamiętam, żebym ja to powiedział. A ja pamiętam. Trzeba by sprawdzić, możemy pogadać. Pisałem o tym w gazetach. Bardzo możliwe. Że pisałem? Bardzo możliwe, że pan to powiedział. Nie rozmawiamy o czymś, co panu się wydaje, tylko zróbmy to na faktach. Dobrze, to ja panu przyniosę wycinki z gazet. Ja panu mogę zdać.